Pojedynek wicelidera Cisowianki Drzewce z 13 zespołem w tabeli wywołał duże zainteresowanie wśród kibiców obydwu drużyn. Gospodarze po remisie z LKS Stróża chcieli zrehabilitować się i tym samym potwierdzić swoje wysokie aspiracje. Zespół Garbarni musi szukać punktów na poprawę swojej pozycji, aby liczyć się w walce o pozostanie w klasie okręgowej. A oto składy obydwu zespołów. Garbarnia Kurów. W bramce z numerem 1 Jakub Baran, z 15 Maksymilian Łubek, 10 Sebastian Habros, 6 Michał Zlot, 7 Jakub Gałka, z 11 Mateusz Bieniek, 17 Paweł Dajos, 18 Karol Głowacki, 19 Przemysław Figiel, kapitan drużyny, 4 Kacper Lubisz i z numerem 30 Kamil Kusyk. Trenerem drużyny Garbarni Kurów jest pan Robert Mirosław. Cisowianka Drzewce w tym spotkaniu wystąpiła w następującym składzie. W bramce z numerem 88 Łukasz Kuśmierz, 3 Mateusz Łakomy, 6 Maciej Pięta, 7 Michał Chwiszczuk, 9 Krystian Kobus, 13 Jan Wankiewicz, 16 Daniel Kendra, 19 Daniel Krzysztoszek, 22 Dominik Giziński, 24 Mateusz Antoniak i z numerem 25 Konrad Szczotka. Trenerem drużyny Cisowianki Drzewce jest pan Łukasz Giza. Spotkanie poprowadzi pan Paweł Marciniak, na liniach zaś pomagać mu będą Jakub Stachyra i Krzysztof Wierzbowicz. Cała trójka reprezentuje Okręgowe Kolegium Sędziowskie Lublin. Już w drugiej minucie spotkania goście popełniają błąd przy wyprowadzeniu piłki z własnej połowy boiska. Mateusz Łakomy podaje do Konrada Szczotki, który uderza mocno i celnie, ale bramkarz Jakub Baran wybija piłkę na rzut rożny. Piąta minuta spotkania. Piłkarze Garbarni wznawiają grę od własnej bramki. Paweł Dajos popełnia błąd, po którym Michał Chwiszczuk podaje idealnie do Krystiana Kobusa, ale ponownie Jakub Baran broni to uderzenie. Minęła zaledwie minuta i oglądamy kolejną akcję Cisowianki. Piłkę na lewej stronie boiska otrzymuje Daniel Kendra i decyduje się na uderzenie z 16 metrów. Piłka jednak mija bramkę gości. Piłkarze Garbarni odpowiadają akcją lewą stroną boiska. Mateusz Bieniek wpada z piłką w pole karne, ale jego uderzenie skutecznie blokuje obrońca gospodarzy. W 14 minucie meczu piłkarze Cisowianki przechwytują piłkę w środku boiska. Piłkę na prawej stronie boiska otrzymuje Maciej Pięta i podaje do Krystiana Kobusa, ale Jakub Baran znakomitą interwencją ratuje swój zespół od utraty bramki. 26 minuta meczu. Piłkarze Garbarni wykonują rzut rożny z prawej strony boiska. Sebastian Habros dośrodkowuje na 5 metr i Mateusz Bieniek uderza mocno głową, ale Łukasz Kuśmierz popisuje się kapitalną interwencją i broni to uderzenie. W odpowiedzi gospodarze wyprowadzają akcję z własnej połowy boiska. Piłkę na prawej stronie otrzymuje Krystian Kobus i dogrywa w pole karne do Michała Chwiszczuka. Jednak piłka po jego uderzeniu trafia w poprzeczkę i wynik nie ulega zmianie. A to już 44 minuta spotkania. Maciej Pięta przechwytuje piłkę na 40 metrze i decyduje się na indywidualną akcję, która kończy się przepięknym uderzeniem z 20 metrów. I tak pada pierwsza bramka dla gospodarzy. W 44 minucie meczu Cisowianka Drzewce Garbarnia Kurów 1-0. Po przerwie gospodarze kontrolują przebieg wydarzeń na boisku. W 56 minucie Daniel Kendra otrzymuje piłkę w polu karnym gości i wystawia ją do Konrada Szczotki, który uderza precyzyjnie, ale i tym razem Jakub Baran popisuje się skuteczną interwencją.
61. minuta spotkania. Piłkarze Cisowianki przeprowadzają kolejną akcję. Mateusz Antoniak dośrodkowuje w pole karne gości, a tam Krystian Kobus dopełnia formalności i tak pada druga bramka dla gospodarzy. W 61. minucie spotkania Cisowianka Drzewce Garbarnia Kurów 2-0. Gospodarze nie odpuszczają i szukają kolejnych okazji do zdobycia bramki. Po bardzo ładnej wymianie podań Konrad Szczotka wychodzi sam na sam z bramkarzem. Następnie piłka trafia do Macieja Pięty, ale jego strzał jest bardzo niecelny. W 65. minucie meczu piłkarze Cisowianki przejmują piłkę po prawej stronie boiska. Michał Chwiszczuk podaje do Konrada Szczotki, ale jego uderzenie broni Jakub Baran. Powstaje zamieszanie, ale piłka nie trafia do bramki gości. Piłkarze Garbarni szukają swoich szans na zdobycie bramki uderzeniami z daleka, ale nie sprawiają one kłopotów Łukaszowi Kuśnierzowi. W 75. minucie gospodarze wykonują rzut rożny z lewej strony boiska. Konrad Szczotka dośrodkowuje w pole karne, a tam Mateusz Łakomy ponownie odgrywa piłkę do Konrada Szczotki, który jest faulowany przez Macieja Żabę i sędzia dyktuje rzut karny. Do piłki podchodzi sam poszkodowany i uderza precyzyjnie i tak pada trzecia bramka dla gospodarzy. W 76. minucie meczu Cisowianka Drzewce Garbarnia Kurów 3-0. Osiemdziesiąta ósma minuta spotkania, gospodarze rozgrywają piłkę. Dominik Szymanek podaje do Jakuba Pacochy, który dośrodkowuje w pole karne i Mateusz Kamola przepięknym uderzeniem z pierwszej piłki zdobywa czwartą bramkę dla swojego zespołu. W 88. minucie meczu Cisowianka Drzewce Garbarnia Kurów 4-0. Po tym zwycięstwie piłkarze Cisowianki umacniają się na pozycji wicelidera i już za tydzień czeka nas mecz na szczycie tabeli z liderem Stalą Poniatowa. Rzeczywiście szkoda tej bramki, że nie wpadła, bo świetny strzał, bardzo dobre dośrodkowanie było. No, Łukasz ma klasę, jak wiemy wszyscy. Ogólnie zespół przeciwnika, bardzo dobry zespół, fajnie się z nimi grało. Myślę, że ile mogliśmy się postawiliśmy. Świetny mecz z naszej strony. Brakowało też troszeczkę zawodników podstawowego składu u nas, ale to nie ma co się tłumaczyć, bo to różnie jest, wiadomo. No i cóż, no życzymy przeciwnikowi awansu. Nie grają wyżej, bo mają kadrę na to, żeby grać. Powodzenia. No, znaliśmy klasę przeciwnika, bo naprawdę no, mają zawodników. Uważam, że nie mają sobie punktów w tej drużynie. To czym dysponujemy na dzień dzisiejszy, to staraliśmy się oczywiście podeprzeć ambicją, zaangażowaniem, wolą walki i akurat po tym meczu do chłopaków nie ma żadnych pretensji. Mówię, to co mogliśmy, zrobiliśmy tutaj. Gratuluję drużynie Drzew zwycięstwa i no, walczymy dalej. Na początku troszeczkę słabo wyszliśmy w mecz. Zdecydowanie lepiej to musi wyglądać w tych pierwszych minutach. Wiadomo, no, gramy tutaj o 3 punkty, tak, ważny mecz. Derby, także no tutaj nie pozostało nic innego jak strzelać bramki i wygrywać, tak, no niefortunny remis w Stróży na wyjeździe, więc tutaj już no nie ma jakiegoś miejsca na tracenie punktów, tak, gramy o swoje, gramy o awans i gramy o 3 punkty w każdym meczu. Stal jest liderem, ale tu nie ma się co oszukiwać, tak, że to będzie zacięty mecz i no my zrobimy wszystko, żeby no wyjechać z 3 punktami, tak, tutaj z Poniatowej i tu
nie ma innego scenariusza, tak? Będziemy walczyć do końca i no, mam nadzieję i wierzę tutaj w cały nasz zespół, że zdobędziemy te 3 punkty. Także cieszę się bardzo, że dzisiaj 3 punkty. Postaraliśmy się przełamać, tym bardziej mecz derbowy. No i tradycyjnie powiem, czekamy na Poniatową. No właśnie, ta Poniatowa, teraz te wszystkie siły na Poniatową. Przewidujesz, że będzie ciężko w Poniatowej? Na pewno, no, jest to lider, nie? Także na pewno będą trudne warunki, natomiast my musimy się cieszyć graniem i pojechać i powalczyć o 3 punkty. Jeżeli będziemy się mieli z tego przyjemność, to na pewno wygramy. Co musimy zrobić, żeby wygrać? Jak musimy zagrać? Szybko, tyle powiem, bo musimy szybko grać w piłkę. Jak gramy szybko, to mamy luz. Jak gramy wolniej, to mamy problem.